Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Jesteśmy na druidzie, ponieważ jest tak naprawdę minuta po północy, no dobra, może 6, ale w każdym bądź razie jest po północy, no i będziemy już mieli możliwość wejść do tego legendarnego lochu i zobaczyć w ogóle, co będzie się w nim działo i jak to w ogóle działa. Wyszedł już jakiś filmik, wyszły już jakieś tam powiedzmy wycieki z japońskiego serwera, ponieważ tam... No po prostu już był ten event jakby odpalony wcześniej, więc kto tam miał konto i tak dalej, to już sobie mógł grać, więc zapewne już widzieliście, jak to wygląda, jak to działa, no ale pewnie nie wszyscy. Dlaczego jestem na druidzie? No dlatego, że Berserk ma tam chyba w sensie warte jeszcze z 30 minut, więc po prostu nie chcę czekać, no bo jest już dosyć późno, to po pierwsze. Po drugie, zostawcie lajka, zostawcie kciuka w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. No i jeszcze jedna sprawa, w lewym górnym rogu, jak możecie zobaczyć, troszeczkę się zmieniło. W sumie to nawet lepiej, że nagrywam to z druida, ponieważ po prostu jest maska, więc jakby nie widać, ale na ten temat też się odcinek pojawi, zakładam, że dzisiaj w ciągu dnia, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No i co? No i tak naprawdę to tyle, no będę mówił trochę ciszej, no bo wiadomo, późna godzina, no ale chcę wam to nagrać i pokazać i wrzucić. Oprócz tego, tak jak mówię, no pamiętajcie o tym kciuku w górę, żeby dotarło to do jak największej ilości osób, żeby sobie mogły zobaczyć po prostu jak to działa. Wchodzimy tutaj, no i mamy legendarny loch, pułapka albo psikus, Halloween wywodzi się od starożytnego celtyckiego święta o nazwie Samhain. No to nieważne, jakieś tam powiedzmy, nie będziemy się w to zagłębiać, kto chce, to sobie przeczyta po prostu samemu, może sobie zatrzymać film. No i wchodzimy. Generalnie jak działa loch? Dlaczego jesteśmy na druidzie, a nie na berserku? Ano dlatego, że loch działa w ten sposób, że po prostu nie ma znaczenia, na jakiej klasie postaci jesteśmy, ponieważ w tym lochu nie działają bloki, nie działa pasywka berserka, nie działa unik zwiadowcy i tak dalej, więc po prostu nie ma to znaczenia. Nie mają też znaczenia nasze runy, oprócz ulepszonej jakości przedmiotu. No ale kto widział tam poprzedni film, no to wie o tym na pewno. No i w zasadzie to tyle, tak? Jeżeli zginiemy, to może musimy czekać dzień, albo możemy za 48 grzybków ponownie wejść i zaczynamy w tym pokoju, w którym żeśmy tak jakby skończyli, więc no jeżeli upadniemy na przykład na 50 pokoju, no to od niego zaczniemy. Średnio potrzeba 7 albo inaczej 8 albo 9 prób, z tego co pisał Leander, żeby właśnie zdobyć legendarny item, w sensie żeby przejść cały ten loch, czyli no dla graczy free to play tak jakby no będzie możliwość zdobycia jednego itemku, chyba że komuś się bardzo tam nie poszczęści, powiedzmy. No a dla graczy grzybiących, no to ile wyjdzie? No powiedzmy, zaokrąglimy 10 prób na jeden itemek, no to mamy powiedzmy 500 grzybów, no i to razy 12, no to wychodzi naprawdę sporo. Zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie, nie przedłużam, tylko lecimy dalej. Klucze, no to wypadają tutaj z tych przeciwników, już tutaj z tego co widzę mamy pierwszego. Jak widzicie, wybieramy sobie drzwi, wybieramy gdzie chcemy iść, jeżeli mamy przeciwnika, to możemy albo uciekać, albo z nim walczyć. No jeżeli będziemy uciekać, to po prostu mamy 50% szans, że nam się uda, albo nam się uda, albo zostaniemy zaatakowani przez niego. Chyba na razie będę po prostu walczył. Nie ma sensu uciekać, tak mi się wydaje. Dostajemy golda za pokonanych przeciwników. Możemy dostawać zwykłe itemki, epiki. Dobra, idziemy dalej. Co my jeszcze możemy tutaj dostawać? Zwykłe itemki, epiki, golda i w zasadzie to tyle. No tego golda nie ma za dużo, no ale zawsze coś. No i jak widzicie tutaj w ten sposób, oj, teraz nam wypadł klucz i dzięki temu będziemy mogli sobie tam go wykorzystać, żeby otworzyć jakieś drzwi. No jak widzicie, mamy teraz skrzyneczkę, w tej skrzynce właśnie coś może być ciekawego. No i mamy rękawice, niestety one są zwykłe, także je ignorujemy. Klucze wydaje mi się, że lepiej zachowywać na późniejsze etapy, takie mam wrażenie, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie sobie po prostu będziemy szli do tych przeciwników, no oni nam tutaj za wiele nie biją, więc nie ma sensu. Dobra, kolejny przeciwnik, no i tak naprawdę na tym to polega, tak jak mówię, nie ma znaczenia jaką jesteśmy klasą, jaki mamy level i tak dalej, wszystko się skaluje z naszą jakby postacią, w sensie no jest możliwe do zrobienia nawet na 50 levelu, to też oczywiście mnie osoby nie słuchały, bo mówiłem o tym w poprzednim filmie. W każdym bądź razie, kurde, dużo tych przeciwników, w sensie tych drzwi z tymi z potworami, no oni tutaj giną na dwa hity, no ale okej, w ten sposób to leci. No i dobra, teraz pójdziemy sobie do znaku zapytania, no i akurat tu nam się powiedzmy upiekło, czy my
Aha, on nas... Aha, i jak my go obudzimy, to musimy z nim walczyć. Okej, no to tego nie wiedziałem. No to tak nie róbcie. Mogliście po prostu go ominąć, jak on spał, więc jakby no wypadałoby go ominąć. Dobra, powiedzmy, że dojdziemy sobie do połowy HP i będziemy dalej już używać kluczy, bo na razie ja tutaj walczę z tymi przeciwnikami. Ja nie wiem, czy to jest najmądrzejsze. Prawdę mówiąc, wstrzymałbym się z robieniem tego, w sensie, no wiadomo, darmowe próby dla graczy free to play, no to codziennie tam muszą sobie robić. Natomiast ja bym się wstrzymał, bo być może zostanie opracowana jakaś tam taktyka, dzięki której będzie to łatwiej przechodzić i tam jakoś szybciej. Okej, zaczynamy chyba kluczy używać, bo nie ma to najmniejszego sensu już teraz. No te klucze przeważnie są takie, że możemy dzięki nim ominąć jakiegoś przeciwnika i tak dalej, więc to jest na pewno na plus. W beczkach możemy mieć golda, możemy mieć itemki, tak samo w skrzynkach, tak więc no jakoś to wygląda. Okej, no tutaj też użyjemy sobie klucza, na razie w ten sposób będziemy lecieć, o właśnie, no i tutaj na niego nie klikamy, tylko klikamy tą strzałeczkę i przechodzimy po prostu dalej bezinwazyjnie, powiedzmy. Okej, znowu nam się trafiło, że możemy sobie go ominąć, no i zobaczcie, jesteśmy dopiero na 18 poziomie, no do 200 jeszcze kawałek jest, nie? Wydaje mi się, że dzisiaj nawet zużyję tych grzybów trochę, żeby to przejść, żeby dostać jakiś itemek ten legendarny. One są oczywiście losowo i dropią losowo, no ale jaki by nam nie poleciał, no to spoko, zawsze to fajnie zawrzeć, powiedzmy, w filmie. Okej, no tutaj akurat nie ma znaczenia. No i dobra, niestety trafiliśmy na przeciwnika, no ale trudno. Mamy już 20 piętro, powiedzmy. Okej, lecimy dalej, teraz możemy go ominąć. No jako tako to idzie, no widzicie, mamy połowę HP, tak więc no nie da się tego zrobić na raz, na pewno, nie? Okej, no widzicie, tutaj teraz na przykład nie możemy iść. Aha, jest blokada, no właśnie, czyli musimy, chciałem sprawdzić, bo miałem możliwość kliknięcia, czyli po prostu musimy iść tutaj, no a tutaj czeka na nas topór, który zabrał nam HP, ale też czeka na nas złota skrzynka, która prawdopodobnie kryje epicki itemek, dokładnie. No i możemy sobie teraz na przykład stąd wyjść i jak widzicie mamy epicki itemek, niestety na wszystkie cechy, no ale lepsze to niż nic, no nie? Dobra, tutaj mamy jakieś itemy, to od razu możemy je rozmontować. I wracamy sobie tutaj do tego lochu, mam nadzieję, że mogę do niego normalnie wrócić, dokładnie mogę, więc super, ok, używamy klucza, no i lecimy dalej, no troszkę tych kluczy musieliśmy pozużywać, no ale widzieliście, że dosyć szybko mimo wszystko to nasze życie nam się kończyło, powiedzmy. Dobra, kolejny goldzik. No i wiecie co, może ten jeden klucz sobie zachowam, jakby znowu był tego typu, tam jakaś niespodzianka na nas czekała, właśnie tak jak było tam z tym toporkiem. Dobra, tutaj znowu weźmiemy prawą, no i okej, opłaciło się, bo mamy skrzyneczkę, tego golda jakby nie było, trochę leci, ale wiecie jak to jest. Okej, i tutaj właśnie bardzo dobrze, że mieliśmy klucz, bo tam po prawo były te drzwi, które się tak świeciły, powiedzmy, no i przez te drzwi one nam bardzo dużo HP zabierają, bo to tam z tego co wiem wpadamy do jakiegoś lochu czy coś takiego, więc dobrze, że coś takiego wybraliśmy. Tutaj wydaje mi się, że też to jest jakaś pułapka, nie znam jeszcze tego wszystkiego, ale lepiej wybrać to. No i mamy 0 kluczy, więc aha, jak otworzymy tą beczkę, to możemy też dostać obrażenia, no trudno. Dobra, wybieramy to, tak czy siak musimy, no i sobie tutaj możliwe, że dokładnie jakiś kluczyk wydropimy. Tutaj nie mamy wyboru, więc musimy iść na prawo, no i dobra, sprawdźmy, no jakiś wisiorek, no lepsze to niż obrażenia, wiadomo. Dobra, które piętro? 33, no to troszkę żeśmy zrobili, jakby nie było. No wydaje mi się, że to jest raczej losowe i raczej nikt nie opracuje na to taktyki jakiejś tam, nie wiem, wybitnej, powiedzmy, tylko po prostu no trzeba będzie lecieć tak jak nam każą. No ale zobaczymy. Jeżeli mamy mało HP, to warto zużywać klucze, bo te klucze na następną próbę się jakby nie zapisują, więc po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu ich trzymać, no lepiej właśnie sobie tymi kluczami pomijać, no bo ewentualnie nam się zmarnują. I chyba teraz zaczniemy sobie właśnie używać tych kluczy. Dobra, mamy jakąś skrzyneczkę, lecimy dalej. Tutaj nie wiadomo co będzie, a niestety jest przeciwnik, ale chyba nas jeszcze nie zabije. Chociaż już trochę ci przeciwnicy biją z tego co widzę. No do 50 fajnie by było dojść, ale nie wiem, prawdę mówiąc, czy nam się uda. Tam będzie potwór, więc liczymy tutaj. Tutaj jakiś goldzik, no i dobra, wybierzemy może lewą, bo ciągle wybieraliśmy prawą. No i niestety słaby wybór z naszej strony, okej.
Dobra, no teraz musimy klucze non-stop ładować, bo po prostu zaraz i tak zginiemy. Tapeczka, mam nadzieję, że nas nie zabije, dobra. Te beczki to też jest takie ryzykowne, w sumie nie wiem, czy się opłaca to otwierać, jeżeli może nas uderzyć, skoro i tak tego golda nie jest wcale dużo. Dobra, liczmy, że nas jeszcze nie ubije. No nie, udało się, bo widzicie, to jest taka mechanika, że cały czas on nam bije, oni nam biją praktycznie tyle samo, a my ich zdejmujemy na dwa hity, więc no tak to wygląda mniej więcej. Dobra, lecimy dalej, no i mamy przeciwnika, którego chyba niestety, który nas pokona, dokładnie. No i nie udało się, no jak widzicie, tutaj mamy ile się, przez ile jest otwarty, czyli jeszcze 9 dni, 23 godziny, 40, prawie 5 minut. No i że możemy sobie dalej kliknąć za 48 grzybów. No i zrobimy to, no na potrzeby odcinka, tak? Normalnie chyba nie będę tych itemków zdobywał, bo jakby nie widzę w tym sensu. No ale na potrzeby odcinka będę chciał to w miarę zrobić, żeby zobaczyć, żeby wam pokazać po prostu ten proces, nie? Jak to wygląda od początku do końca. No i przy okazji sobie tam zgarnę ten jeden itemek, zawsze coś, nie? Dobra, lecimy, a teraz w sumie mamy nową próbę, więc głupio, że zużyłem klucz, no ale dobra, nieistotne. Lecimy sobie dalej, no i teraz powiedzmy, że w lewo, no i mamy przeciwnika, ale spoko. Jakby idziemy od nowa, więc to nas nie boli. Znowu sobie troszkę tych kluczy, powiedzmy, pozbieramy tak chociaż minimum z 5. No i będziemy lecieć dalej po prostu za te kluczyki, żeby zobaczyć jak to nam wyjdzie. Tutaj jakiś latający potwór. No widzicie, no to działa tak, że oni nas uderzają raz, my ich dwa razy i tak po prostu te walki działają. Taka jest mechanika, więc nie jest tu nic skomplikowanego. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj. No tutaj niestety nie mamy wyboru, więc musimy... O i zobaczcie, mamy 50 jakby poziom. No i mamy takiego tutaj bossa. Z tego bossa prawdopodobnie poleci nam epic, z tego co kojarzę, no ale z nim ta walka jest po prostu dłuższa, no i on nam zabierze więcej HP. Jak widzicie, on schodzi na 4 hity, a nie na 2 jak inne. Dostaliśmy jakieś rękawice, od razu możemy spojrzeć. Aha, ja ich nie dostałem, bo zapomniałem, że nie mam miejsca w ekwipunku. Okej, okay, no to nieistotne, no to już się nacieszyłem z epika, no ale trudno. I tak one chyba były na wszystkie cechy, bodajże, o ile ten wygląd chyba jest na wszystkie cechy, mogę się mylić, nie wiem. W każdym bądź razie, dobra, no rozmontuję to, co mi tam dało. No widzicie, nie spojrzałem, no i mój głupi błąd. W ogóle tutaj ten kryształ na siłę sobie możemy osadzić w sumie, nie wiem czemu tego nie zrobiłem wcześniej. Tutaj jest 3, 4, 7, to nam się też zwolni miejsce, no i trzeba pamiętać, że mamy 4 miejsca wolne, jakby co. Dobra, lecimy dalej, no zmarnowaliśmy epiczek, no ale trudno. No dobra, atakujemy to. Mamy kluczyk, już mamy 4 te klucze, więc spoko, będę tak chodził lewo-prawo, ale z tego co widzę w tych znakach zapytania przeważnie są przeciwnicy normalni, więc nie wiem, może nam się jakoś uda. A, ja zapomniałem, że my w ogóle możemy uciekać, to też jakby jest mój błąd, w ogóle mi to wyleciało z głowy, jak mamy mało HP, warto próbować mimo wszystko uciekać, no ale na razie wydaje mi się, że po prostu lepiej walczyć. Może to głupota, nie wiem, możecie mi tam doradzić, jak wy robicie. No już mamy ponad mniej niż pół HP, więc po prostu pora sobie zacząć tych kluczyków używać, dlaczego by nie, bo troszkę ich tutaj uzbieraliśmy, no i mamy złotą skrzynkę i ze złotej skrzynki mamy rękawice i to już są bodajże na 3 cechy dokładnie, więc no widzicie, że tak powiem, udało nam się, no i plus 60, no na tym druidzie się musimy przebrać i chyba nagram z niego odcinek po prostu po przebraniu, ale to jeszcze się okaże, na razie ten epik sobie zostawiamy. Dobra, wbijamy tutaj, no i musimy wybrać, powiedzmy, w lewo, no i znowu niestety przeciwnik, który sobie normalnie stoi. Teraz no ten znak zapytania, powiedzmy, no i okej, teraz akurat się udało, nie musieliśmy, a i tak dostaliśmy obrażenia, no to nieistotne. Dobra, lecimy dalej, tutaj mamy jakąś beczułkę, no nie wiem ile mi to zajdzie, powiem wam, że chcę tak w miarę to, wiecie, zespeedrunować, żeby ten odcinek nie miał tam pół godziny, czy nie wiadomo ile, no ale mimo wszystko też, wiecie, chcę sobie popatrzeć, o, jakąś rózgę dostaliśmy, tutaj na nas 6 trzycha, więc ja lepiej pójdę tędy, no i tu możemy sobie ominąć, pójdziemy dalej, więc to też jak najbardziej na plus. Dobra, lecimy sobie w ten sposób, no i znowu niestety beczka, która nam zadała obrażenia, polecimy sobie kluczyk, ja nie wiem, czy to w ogóle robię w dobry sposób, nie, więc jakby
Gram w to pierwszy raz, nie czytałem żadnych taktyk ani nic, lecę sobie tak, jak mi się wydaje, że jest ok, więc tam możecie, wiecie, możecie mi napisać na przykład w komentarzach, nie, jeżeli jakaś taktyka, ktoś tam się jakąś taktyką podzielił, no bo na pewno będzie to miłe. Dobra, to sobie od razu będziemy sprzedawać, chociaż nie, no mamy 3 miejsca, to powiedzmy, że po 2, no i już nie mamy kluczy, więc musimy w ten sposób działać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, no już mamy mało HP, więc musimy niestety zacząć uciekać, chociaż tutaj sobie jeszcze kluczyk użyjemy, no tu możemy przejść dalej, już kluczyka nie mamy, no i dobra, on nas chyba zabije na 2 hity, możemy w sumie spróbować, to jest i tak, wiecie, no nie, zostało nam bardzo malutko HP, więc spoko, jeszcze sobie tutaj możemy, no i mamy skrzyneczkę, troszkę goldzika, no jakaś tam statystyka, 2, może 3 wpadną, nie, ale to nie jest tam nie wiadomo ile. Dobra, lecimy tu nam się znowu udało, na szczęście, no i tu już musimy z przeciwnikiem, no i on nas raczej zabije, więc spróbujemy uciec, no niestety ucieczkę, tak jak mówię, mamy 50% szans, nie udało nam się, więc po prostu klikamy dalej. No i co, i lecimy tak naprawdę, klucze wszystkie zużyłem, więc to akurat wyszło na plus, jakby nie było, także okej, a ucieczkę, jeżeli nam się nie uda, bo też możecie, o i tutaj nam zabierze bardzo dużo HP, no to akurat niefortunnie, że nam, a nie, czemu mi nic nie zabrało HP? To akurat dziwne, myślałem, że tam zawsze jak się wchodzi w te świecące drzwi, to zabiera. Aha, bo tu on trzymał lampy i może dlatego się świeciło, no nie wiem. Oj, to w ogóle niepotrzebnie użyłem, no nieistotne. W każdym bądź razie, no jeszcze nie znam tych wszystkich mechanik, jak to dokładnie działa. Tutaj sobie musimy iść do potworka, no i generalnie już będziemy te potworki teraz sobie zabijać, dopóki znowu tam nam nie zbiją z pół HP. No tutaj niestety nie dość, że oberwiemy od tego, no to jeszcze musimy od tego. Tak jak mówię, jeżeli nie uda nam się ucieczka, no to musimy sobie, dostaniemy 2 razy od niego, a tak to dostajemy tylko raz, więc no jakby dlatego nie opłaca się generalnie uciekać, chyba że już mamy właśnie low HP. Dobra, o i akurat mamy złotą skrzyneczkę i co nam tu poleci? Jakaś dynia, więc to akurat na plus, na 3 cechy i premia do PD, no git, nie? Zawsze to wiecie, mniej nam do przebrania. Fajnie jakby jakaś broń nam poleciała, no ale okej, no powiedzmy delikatnie te grzyby się zwrócą, nie? Te, które wydajemy tutaj, oczywiście to nie jest ani trochę opłacalna inwestycja, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, dobrze by było tutaj troszeczkę przyspeedranować, no te klucze jak widzicie lecą dosyć często, także to jest akurat na duży plus. Dobra, mamy dosyć dużo golda, znowu sobie użyjemy kluczyka, mamy dopiero 80 poziom, więc no naprawdę sporo, mamy 17 minut nagrania, więc no długo z tym schodzi, z tego co widzę, no ale okej. Ostatni kluczyk, więc sobie go użyjemy, mamy jakąś skrzyneczkę, znowu jakiś wisiorek niestety, no musimy to sprzedawać, nie ma wyjścia. Dobra, no już nie mamy kluczy, więc po prostu musimy iść na bitkę. No i no, z tego co widzę, to tutaj im dalej jesteśmy, tym nam więcej zadają ci przeciwnicy jakby, więc no to też jest takie, powiedzmy, im dalej tym może być ciężej. No ale zobaczymy, patrzę, bo nie mam klucza, więc niestety muszę iść tu. Ci przeciwnicy z tego co widzę też są różnymi postaciami, więc to ok, no niestety klucza nie dostaliśmy, więc musimy iść tutaj. 85 poziom, no niedługo będziemy na pół metku, tutaj coś na nas czyha, więc oczywiście to sobie ominę. W sumie ten kluczyk jeden zawsze dobrze mieć w zapasie, sobie zostawiać właśnie na wypadek, gdyby coś na nas czyhało. No i dobra, no mamy już niedużo HP niestety, dostaliśmy jakiś kluczyk, no i tutaj wolę, dobra, git, w sumie wyszło dla nas na plus, no i okej, no i tutaj na pewno, bo to nam się, no właśnie, udało nam się przejść dalej. No i czy my chcemy, chyba chcemy na tego, bo tu jeszcze chyba nie zginiemy, tak mi się wydaje przynajmniej, no dokładnie, teraz już zginiemy od kolejnego, więc teraz należy jakoś, żebyśmy to poomijali w miarę możliwości. O, zobaczcie, mamy epicki itemek ze zwykłej skrzynki, więc to akurat na plus i też na 3 cechy, to spoko w sumie, przy okazji tutaj chyba się zacznę przebierać zaraz, bo skoro tak ładnie to leci, no to dlaczego by nie. Dobra, wbijamy tutaj. No i okej, lecimy powiedzmy tu. No i co, no musimy próbować uciekać, niestety się nie udało. 92 komnata, czyli jest to darmowa próba plus wydaliśmy już powiedzmy 100 grzybów, niecałe. Więc dobra, no lecimy dalej, próbujemy.
Zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie. Dojdziemy teraz na pewno do setki, więc będziemy mieli bossa. Tutaj coś na nas czyha, także ok. No widzicie, no nie wiem, jak to właśnie działa z tymi pomieszczeniami, kiedy my jakby... Kiedy powiedzmy, w sensie no, to jest bardzo losowe, że na przykład nam się trafi sporo pomieszczeń, gdzie nas nic nie bije i tak dalej, nie? Więc no jakby różnie z tym bywa. 95. pomieszczenie. No i lecimy dalej. Mamy dwa kluczyki, no ale na razie ich nie zużywamy. Nie wiem, bo tak jak mówię, no czy to jest dobra taktyka i tak dalej, no ale niech będzie na razie. Tutaj znak zapytania to jak najbardziej na plus. Dostaliśmy jakąś rózgę, no ale to od razu ją bierzemy tu. No i dobra, chyba myślę, że dojdziemy do tego bossa sobie na spokojnie. Jak dostaniemy z niego epik, to tam sobie podmienię te epiki. No bo po prostu ich szkoda, jak i tak się miałem przebierać, no to dlaczego by nie. Co prawda ulepszonej jakości przedmiotu nie założyłem, ale no... Powiedzmy, że trudno. Dobra, lecimy dalej. To jest już 99, więc chyba teraz będzie po prostu boss. Tak mi się przynajmniej wydaje, dokładnie. Nie możemy go ominąć zresztą. No i dobra, mamy jakiegoś brachala. Jesteśmy tak naprawdę na pół metku, 20 minuta już. Tak więc no troszkę to niestety nam zajmuje czasu. Dobra, cyk. No i mamy jakiś epik, jak sami widzicie, i możemy lecieć dalej. Co to jest za epik? To jest epik na, co prawda, no na 3 staty, więc... A, znowu rękawice swoją drogą. Czyli lepiej sobie założyć te. Musimy tutaj podmienić runkę na pewno. Więc od razu to sobie ogarnę. No niestety muszę, żeby mieć tutaj dalej po prostu itemki, w sensie miejsce na itemki. Dobra, więc okej, okay, tutaj sobie dajemy cyk, ulepszymy to sobie od razu razy dwa. Tutaj też by wypadało te runy zamienić, czyli zrobimy sobie to w ten sposób, cyk, zrobimy sobie odzysk, cyk i cyk. I dobra, razy dwa powiedzmy, to odłożymy tutaj na bok. No i hełmik też jak najbardziej wydaje mi się, że możemy zamienić. Zamień runy, cyk, cyk, tutaj pyk. Odzysk klejnotu. No i mamy 15% mamy. I ten, czyli okej, mamy już 3 itemki jakby z głowy, jeżeli chodzi o przebieranie, także to jest git. Dobra, wchodzimy tutaj dalej, no i lecimy, powiedzmy, że w lewo. No i niestety mamy przeciwnika, no i mamy 4 klucze, więc wypadałoby już zacząć ich używać. No bo jak widzicie, to HP nam dosyć nieźle tutaj spada. No i mamy kolejnych przeciwników, którzy biją chyba więcej niż poprzedni. Zobaczcie, że w ogóle nie mamy pomieszczeń z możliwością użycia klucza. No i teraz jak nie będzie, to przegramy. Kurde, niedobrze. Mamy 6 kluczy, dobra, spróbujemy uciec, no i się nie udało. 104 komnata. Ja pierniczę, 6 kluczy żeśmy zmarnowali. Dobra, trzeba zobaczyć, czy w ogóle działa to na tej zasadzie, że teraz jest coraz więcej właśnie tych znaków zapytania, zamiast no... A, te klucze nam zostały. A to akurat git. Chyba miało być, że nie zostają, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Coś było, że nie można używać, bo jakby te klucze są przestarzałe, czy coś takiego, ale to może dopiero jak sobie jakby dzień się zresetuje, nie? To może na tej zasadzie to działa, no ale okej, zobaczymy. Ale zobaczcie, w ogóle nie ma, ciągle się musimy bić, bo w ogóle nie ma pomieszczeń z kluczami, więc no słabiutko, dobra. Pierwsze klucze od razu używamy bez zastanowienia. Mamy jakąś skrzyneczkę, 1 000 000 golda, więc spoko. Kolejny kluczyk, więc też używamy. No, musimy to zużyć, czyli dobra, te klucze się jakby zapisują. Nie, możecie mi napisać też w komentarzu, jeżeli wiecie, czy to działa tak, że po prostu jak jest nowy dzień, to dopiero te klucze przestają być używalne, powiedzmy. Dobra, mamy kolejnego golda. No i dobra, no już zerujemy się praktycznie z tych kluczy. Może tam zostawimy z jednego. No nie, wybierzemy to na wszelki wypadek. Nie wiem, co tam jest w tym świetle, wolę nie ryzykować. Tutaj w tej skrzyneczce no niestety HP nam zabrało, ok, no w miarę to teraz idzie, powiedzmy, dostaliśmy gówno, więc no nie bardzo rzecz, która nas ciekawi. Użyjemy sobie jeszcze jednego klucza, no i dalej będziemy lecieć już normalnie, żeby w razie czego sobie ten klucz zostawić. O nie, tam była pułapka, dobra, no to właśnie na taki wypadek sobie chciałem zostawić, no ale trudno. Dobra, no jak mamy dwa klucze, to będziemy tak robić, że będziemy tego jednego zużywać, a jakby drugiego sobie machniemy, jak będzie coś właśnie, coś co nam zagraża, powiedzmy. Więc dobra, lecimy tutaj na tych przeciwników. Mam wrażenie, że to głośno jest swoją drogą, no ale dobra, nieistotne. Dobra, mamy jakąś złotą skrzynkę, bierzemy, no i jest chyba hełmik. Dokładnie, hełmik na inteligencję, ulepszona jakość przedmiotu.
Aha, bo to jest na tutaj, na tego zwiadowcę, plus 73, więc jak najbardziej podmienimy, jeżeli byśmy już mieli zawalony ekwipunek znowu. Dobra, no lecimy tu, bo jest szansa dokładnie, że nie będzie przeciwnika, także to jest git. Powiedzmy, że polecimy tutaj znowu, znak zapytania, no ale niestety się musimy bić, więc trudno, no ale kluczyk nam poleciał, dużo tych kluczy leci, tak jak mówię, więc to jest akurat na duży plus. No i zaraz tutaj niestety nam się skończy nam się życie po prostu. Dobra, tu nam się udało polecieć dalej, trzy klucze mamy, więc używamy tego, bierzemy sobie beczułkę, no i lecimy dalej. Tutaj na nas czyha pułapka, więc omijamy, tutaj znowu sobie możemy wziąć jakieś coś niefajnego, po prostu nam wyleciało, więc dobra. Troszkę tak, powiedzmy, przyspieszyłem, no bo wiecie, chcę sobie, żeby ten film nie trwał nie wiadomo ile. Tutaj tego nie budzimy oczywiście, no i tu wybieramy to standardowo, znowu nie budzimy, dobra. No jakiś, powiedzmy, że nam się przyfarciło, jeżeli chodzi właśnie o kilka pomieszczeń teraz. No i dobra, kluczyk jakiś odebraliśmy, no musimy iść tu koniecznie, znowu się musimy bić, nie wiem, on już nas zabije, nie zabije nas, ale kolejny nas zabije, więc teraz trzeba kluczy używać po prostu ile wlezie, żebyśmy tutaj jeszcze, powiedzmy, się jak najdłużej utrzymali. No jak widzicie, za pomieszczeniami z kluczem nie ma w ogóle opcji, żeby był ten przeciwnik, więc to jest jakby git. No i tutaj chyba już giniemy, prawdę mówiąc, bo to nas chyba zabije, dokładnie. No szkoda, że tak żeśmy zginęli, jakby to nie jest nic przyjemnego, no ale dobra, lecimy dalej. Ktoś może w ogóle podliczyć, ile mi to zajmie grzybów? Tak mniej więcej, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa, też trzeba mieć na uwadze, że jedna próba była darmowa, nie? Więc jakby trzeba doliczyć jeszcze 48 grzybów do tego, co wyjdzie, bo po prostu może być tak, że jakbyś ktoś chciał lecieć za grzyby, no to i tak nie będzie miał tej próby darmowej, bo no powiedzmy, no tam jakoś na koniec, nie? Jak jest 10 dni, a 12 itemków, no to dwa razy musi polecieć jakby bez darmowej próby, coś w tym stylu. No ale dobra, nieistotne, tutaj używamy klucza, no bo mamy tych przeciwników, w sensie przeciwników, coś na nas czyha, tutaj znowu coś na nas czyha, więc lecimy dalej. Nie wiem, czy mi się uda dobić do bossa, ale wydaje mi się, że tak, na razie to wygląda dosyć obiecująco. Tutaj z tym się możemy bić. Ile on nam zabiera? No milion ponad, więc okej. Dobra, no tutaj jak najbardziej się też możemy bić, dlaczego by nie? Dobra, cyk. No fajnie by było po prostu bossa przejść, nie? Bo może być też tak, że na bossie zginiemy i następną próbę zaczniemy od walki z bossem, więc no jakby od razu stracimy dosyć dużo HP, więc dobrze, żeby tutaj nawet na niego pokonać i potem zginąć po prostu. No ale zobaczcie, że pół HP już nam zabrali. Dobra, powiedzmy, że jeszcze raz się pobijemy z tym, no a później już będziemy sobie używać kluczyków, no niestety tak trzeba zrobić. A, no tu możemy spróbować, w sumie, no niestety się nie udało, niefortunnie, no to chyba już na bossie zginiemy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że tak to będzie. Dobra, tutaj spróbujemy, okej, udało się. Mamy jakieś rękawice, które od razu sobie sprzedamy. No to jest plus, że można wychodzić i brać jakby, brać tego, ten ekwipunek sobie opróżniać, nie? Bo inaczej mogłoby być ciężko. Dobra, tu nam się udało minąć, no dajcie mi jakieś drzwi, dobra, dziękuję bardzo, że drzwi dostałem. Mamy jakąś skrzyneczkę, pierścionek, no to też od razu sobie tutaj omijamy to, powiedzmy. Dobra, no tu gilotyna, więc raczej nie. Okej, w sumie mogłem spróbować uciec, tak mi się wydaje, ale dobra, nieistotne. Lecimy tutaj kluczyk, bierzemy skrzyneczkę, no i mamy co, no kolejny kluczyk. Chyba mi się nie uda go pokonać, nawet jak dojdę bez straty HP już, no ale dobra, zobaczymy. Kolejny jakiś wisior bezwartościowy, powiedzmy, teraz kolejny cyk. No i dobra, cyk, mamy 149, no i dobra, przechodzimy do bossa. No i czy my na tym bossie, o, jeszcze jakaś złota skrzynka, więc spoko, mamy rękawiczki znowu na wszystkie cechy, no ale na razie niech będą. No i okej, no i teraz musimy już iść do bossa, nie mamy wyjścia. No i czy on nas zabije, no zobaczmy, powalczmy z nim. Ej, chyba nas nie zabije, zobaczcie, czyli jakby plan się powiedzie, powiedzmy, dokładnie, więc no udało się, czyli jesteśmy już 3/4 za nami tego lochu. Dokładnie, bo coś właśnie miałem, że mi się tutaj nie pojawiło, punkty życia 4%, więc sporo. Dobra, tu na pewno wymienimy tej Kunegundzie to. Co ona tu ma? Odporność na błyskawice, no to w sumie nic ciekawego, powiedzmy. No i mamy jeszcze jakieś
na inteligencję rękawice, które się zamienią na zręczność, dokładnie, więc możemy też to podmienić. Cyk, no i to sobie weźmiemy na górę, no i mamy dwa miejsca, w razie czego musimy o tym pamiętać. Dobra, lecimy dalej, ostatnia prosta przed nami, dwa kluczyki, mało HP, więc po prostu lecimy przed siebie. Tutaj sobie coś weźmiemy w tym, lecimy dalej, no tu wybierzmy powiedzmy lewe, no i chyba on nas zabija, czy jeszcze zostanie nam HP? Nie, już nas zabił, dokładnie, czyli mogliśmy uciekać, to już mój błąd, no ale trudno. Dobra, klikamy dalej i lecimy. Czemu mi się dodały grzyby, a mi nie zabrało? Chyba jakiś błąd wizualny, albo mi zabrało wcześniej dwa razy i teraz mi jakby zwróciło, też tak mogło być, no ale nieistotne. Dobra, tu omijamy pułapkę na nas, wydaje mi się, że jeszcze dwa razy będziemy, w sensie teraz przejdziemy, jeszcze potem raz i chyba będzie koniec, jeżeli chodzi o wydatek grzybowy. No ale to wiadomo, musi się nam jeszcze poszczęścić. Ile tu nam zabierają, trzeba zobaczyć, 1 700 000, okej, więc no tragedii nie ma, powiedzmy. Dobra, tutaj sobie spróbujemy z nim po prostu zawalczyć normalnie, pozbierać te kluczyki, na pewno będzie miło. No, zobaczcie, jaki niefart, że nam się ciągle przeciwnicy trafiają. 155 piętro, nazwijmy to, no i okej, no już po tym musimy niestety zacząć używać kluczy, no bo już mamy znowu pół HP, no ale nie ma w ogóle żadnych pomieszczeń z drzwiami, żeby można było właśnie tych kluczy używać, no ale zobaczymy. Dobra, teraz pójdziemy w prawo, no i niestety znowu, no takie mam wrażenie właśnie, że im tutaj jesteśmy dalej, tym jest jakby trudniej. No ale okej, dobra, ten nas jeszcze nie zabije, no ale kolejny nas zabije, więc już będziemy musieli uciekać, więc strasznie, strasznie powiedzmy słabe podejście nam wyszło, tak naprawdę, no chyba, że teraz nas uratuje delikatnie, no coś tu się powiedzmy ruszymy do przodu dzięki temu, że tych kluczy mamy sporo, żeby nas beczka tutaj nie zabiła nas na szczęście, mamy jakiś hełmik, mamy tutaj cyk, no i lecimy w tą stronę, okej, udało nam się bez walki. Beczka nam chyba nic nie dała z tego, co widziałem. No ale dobra, no do 175 jakbym doszedł, w co wątpię, no ale jeżeli by się udało, to by było na pewno miło. Kolejny jakiś itemek, wchodzimy tu, dobra, cyk. Mamy jeszcze dwa kluczyki, tego sobie omijamy oczywiście. Przeciwnika tutaj omijamy. Tutaj mamy jakąś skrzyneczkę, no i zresztą no, chyba już wszyscy wiedzą, o co chodzi w tej grze i jakby jak to działa, więc no nie ma co, no ale tak jak mówię, jak już chcemy do końca sobie dojść, no to sobie dojdziemy na spokojnie do końca. Mamy ostatni kluczyk, więc go i tak użyję, no bo nie ma sensu jakby go trzymać, to muszę cały czas sprzedawać, więc okej. No i mamy 0 kluczy, więc już musimy, dobra, tu nam się jeszcze udało, 170 piętro, no i tutaj mamy przeciwnika, możemy spróbować uciec i dobra, pierwszy raz nam się udało uciec, więc spoko, no i teraz zobaczymy, no i niestety teraz nam się nie udało, więc być może jeszcze raz będziemy musieli niestety grzyby wydać, a teraz widzę, że mi zabrało za tamtym razem też, więc no trudno. Dobra, lecimy dalej, tutaj już będziemy normalnie walczyć na ten moment. 1 600 000 nam zabierają. No dobra, no standardowo do połowy HP walczymy. No nie wiem, czy to jest mądre. Dużo tych grzybów idzie na ten legendarny itemek. No, no nie jest to w ogóle opłacalne. Tam była pułapka, więc sobie ją ominiemy. Tutaj mamy jakąś rózgę. No taką sobie, więc ją po prostu sprzedamy. Nic wybitnego, i tak będę musiał epicką znaleźć. Dobra, cyk. Cyk, lecimy sobie kolejnego przeciwnika. No i już się zbliżamy do połowy HP, no i mamy 175 piętro, czyli jeszcze 25 zaledwie, no tego jeszcze pokonamy, powiedzmy, no i już mamy połowę HP, no i tylko dwa kluczyki, więc słabo, no ale dobra, może nam się jakoś przyfarci w trakcie. Z tych skrzynek mogłyby w sumie jeszcze klucze lecieć, chociaż no mimo wszystko tych kluczy raczej jest sporo, raczej nie ma na co narzekać, więc okej. Dobra, tutaj cyk, kolejny kluczyk nam poleciał, tutaj możemy spróbować, no i jest, złota skrzynka, ze złotych, tak jak no mówiłem, zresztą lecą epiki, no ale niestety w tym wypadku jest to epik na wszystkie cechy, tak więc do nas bardzo to nie jara, wiecie co, my tutaj jeszcze chyba możemy wrzucić do kibla dokładnie sobie jakiś epik, no ale niestety już dzisiaj wszystko rozmontowałem, więc i tak chciałbym go zostawić, to w sumie głupo z mojej strony, no ale nieistotne. A tutaj mam jakąś klatę, oj, dzisiaj klaty chcę do kociołka, nawet nie zauważyłem, więc dobra, to na plus. No i lecimy dalej, mamy 3 kluczyki, no to raczej sobie zużyjemy, zostawimy sobie standardowo jednego, żeby był.
Dobra, w ten sposób. Zobaczcie, że nam w ogóle żadne klaty nie lecą tutaj w tym naszym lochu halloweenowym. Dobra, tu jakiś paseczek ciągle, jakieś paski, jakieś rękawice, buty. Chociaż nie, butów chyba nie było, to mój błąd. Dobra, pokonujemy tego. No to są przeciwnicy z Tornada, z tego co kojarzę chyba. Albo nie z Tornada, tylko z portalu, coś w tym stylu, nawet nie jestem pewien. No ale generalnie tacy, którzy już byli spotykani w grze. Dobra, teraz mamy już mało HP, jesteśmy na hitka tak naprawdę, więc musimy się pilnować. Musimy zacząć używać drzwi jak najwięcej. Dobra, kolejne pięterko, no tutaj wiadomo, że używamy tu. No i chyba próbujemy uciec, no i niestety się nie udało. Okej, okay, czyli kolejne grzyby. No już nie wiem, które. Mieliśmy chyba na starcie 3500, jakoś tak. Czy nawet 3600, coś w tym stylu. Także no już trochę jakby nie było, wydaliśmy niestety. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no pierwsza próba była darmowa. No ale miejmy nadzieję, że teraz już nam się uda to po prostu przejść dalej. Tutaj się udało. No tutaj niestety przeciwnik, ale dobra, pokonamy go. 1600 cały czas. Oni biją cały czas tyle samo, czy mi się myli, bo już nawet nie jestem pewien. Dobra, no tu jeszcze możemy się bić. Tak mam wrażenie, że dużo tych grzybów mi poszło, bo złą taktykę obieram, ale to może być tylko takie wrażenie po prostu. No a po prostu mi nie siadają pokoje, tak też może być. No ale teraz to już lecimy za klucze. Nie ma sensu tutaj jakby... Nie ma sensu tracić większej ilości HP. Tutaj mamy coś zamkniętego, ale okej, okay, udało się. Musimy pamiętać o tym miejscu, no bo jakby nam legendarny itemek ten taki mocny wyleciał, a my byśmy nie mieli miejsca, no to by była tragedia, delikatnie mówiąc. No niestety HP nam spadło, ale zobaczcie, że tego golda chyba mieliśmy 90 milionów, a teraz mamy 123, więc jednak mimo wszystko troszkę tego golda żeśmy sobie zarobili, jakby nie było. Dobra, 194 już w tym momencie piętro. No i czy my chcemy użyć klucza? Chyba użyję. Niech będzie, bo to i tak już jest końcówka. Normalnie bym nie używał, no ale dobra, i tak muszę wejść do potwora, więc no, trudno. On nam chyba zostawi, no mniej więcej pół HP, więc git. Mamy kluczyk, dobra, spróbujmy tutaj. Okej, udało się, więc to na plus, że nie musimy z nikim walczyć. Tutaj sobie standardowo użyję klucza. No tutaj zrobimy to w ten sposób. Cyk, dobra, no musimy tu bez dwóch zdań, dobra, 199 już mamy. No i okej, tutaj jak to wygląda, dobra, przeszliśmy, ale jeszcze straciliśmy HP. No i dobra, mamy legendarnego bossa, Variablo, czyli ten boss, za którego dostaniemy legendarny itemek. Czy jesteśmy go w stanie tutaj ubić? Zobaczymy, jak ta walka będzie przebiegać. Oj, troszkę nas on tu bije. Chyba padniemy. No nie, padliśmy, jeszcze musimy powtórzyć tylko dlatego, żeby go pokonać. Ale tragedia. Dobra, powtórzymy, już trudno. No cóż, no jak widzicie, no nie jest to wcale dla osób, które, nie wiem, nie grzybią, jakichś dużych ilości grzybów nie wydają na to. No to nie jest to jakiś, nie wiem, wybitny item. W sensie wybitny item, wybitny event, ten halloweenowy, no ale rok temu wyszedł Manager Areny, czyli bardzo grzybożerna rzecz, no a w tym roku coś takiego, no trudno. Dobra, no jak widzicie, zwycięstwo i porażka to dwie strony tej samej monety, ale w tym lochu nie obowiązuje już ta waluta. No i mamy tutaj punkty życia 4%, tak jak mówili, że punkty życia będą lecieć z tych itemków, w tych itemkach no to jest, jest miejsce na klejnot, 167 pancerza, 27 daje nam statystyk, no i dostaliśmy go jakby w tym, nie wiem, czy ja zużyłem grzyby przypadkiem, czy nie zużyłem, jak kliknąłem jeszcze raz, mam nadzieję, że nie, no ale dobra, nieistotne, podmienimy, aha, bo my mamy czapkę i zobaczcie, że my czapkę wymieniliśmy, a ten itemek nam dał jeszcze plus 30, czyli te itemki dają dosyć dużo statystyk więcej, aniżeli tak jakbyśmy normalnie ze zwykłego epika dostali, no więc to jest sporo. Dobra, tutaj sobie możemy wejść, legendary, no jak widzicie mamy pierwszy itemek, zostało nam jeszcze 11, więc dosyć dużo. Dobra, możemy to podmienić, skoro i tak są punkty życia, odzysk klejnotu, cyk. W ten sposób razy dwa. No i dobra, tak naprawdę to by było na tyle. Wydaje się, że mi chyba nie zabrało grzybów, jak kliknąłem no to jeszcze raz, więc
to git tak naprawdę. Ja to sobie doklikam już później, bo z tego co widzę cały czas tą próbę mam aktywną, mam nadzieję, że ona się tutaj nie straci. Czyli jak ukończymy ten loch, to jakby możemy chyba za darmo wejść od nowa, tak mi się wydaje, tak przynajmniej wygląda, no ale to zobaczymy. Możecie mi pisać w komentarzach jakieś taktyki, jak wy to widzicie, co i jak, czy może gdzieś tam doczytaliście, jak grać, żeby ograniczyć ilość tych kolejnych prób, które musimy jakby, za które musimy zapłacić grzybami, także możecie pisać w komentarzach i generalnie jak wam się gra podoba. No, prawdę mówiąc mi średnio, bo trzeba wywalić ogromne ilości grzybów, a nic to nam nie daje, ani procentów w klaserze, ani tam nie wiadomo czego, tylko po prostu wygląd itemków, które możemy sobie tam ustawić za na przykład rok, jak już tego eventu nie będzie, czyli taka powiedzmy pamiątka, no ale dosyć kosztowna, więc dajcie znać co o tym myślicie, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, dziękuję wam za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!